Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku waszego ukochanego profesora Chrisa. Słuchajcie, tematem tego filmiku będzie urwane, objechane śruby. Postanowiłem zrobić taki vlog. Jest cała masa na YouTubie różnych filmików, gdzie tam wam pokazują jakieś cuda, a to popsikają, a to postukają. A to pospawają i te śruby cudownie wychodzą. Uznałem, że zrobię filmik, który będzie całkowicie teoretyczny, w którym omówię różne sposoby, jak wyciągać takie urwane śruby, jakie ja znam sposoby, jakie stosuję sposoby na wyciąganie urwanych śrub. Porozmawiamy o tym, dlaczego śruby się urywają i porozmawiamy o narzędziach i chemii związanej z wyciąganiem właśnie takich urwanych śrub. Zazwyczaj urwana śruba to jest duży problem. Widok urwanej śruby to jest od razu załamka, a często bywa tak, że krótki, szybki zabieg i ta urwana śruba jest już wyciągnięta. To pewnie będzie długi odcinek, także przechodzimy do tematu i zapraszam do oglądania. Dlaczego śruba w ogóle się urywa i czym jest śruba? Na czym polega to, że śruba jest wkręcona? Dlaczego śruba się urywa? Obie opcje: odkręcanie i dokręcanie. Śruba jest tak naprawdę sprężyną. Dokręcając śrubę, na czym polega dokręcenie o określony moment? W momencie, kiedy śruba dochodzi, zaczyna się opierać swoim łbem o materiał i my kręcimy dalej, to co my rzeczywiście robimy? Czym jest ten opór, który my pokonujemy, który my robimy? My wkręcając, kiedy ona jest już tutaj oparta łbem o materiał, wkręcając dalej, my ją rozciągamy, czyli sprężyna, czyli śruba jest sprężyną tak naprawdę. I to, że ona się nie odkręca, to jest dzięki temu, że ta stal, z której ona jest zrobiona, jest sprężysta i przez swoje naprężenie ona się trzyma. Dlaczego śruby się luzują? Od drgań, kiedy występują jakieś drgania, które będą na tyle duże, że ta śruba będzie w stanie, ta sprężyna będzie w stanie pracować, ona będzie się luzowała, ona będzie dążyła do tego. Tak jak sprężyna jest cały czas naprężona, ona cały czas dąży do tego, żeby wrócić do swojej pierwotnej formy, tak samo ta śruba będzie dążyła, aby wrócić do swojej pierwotnej formy. Po to stosuje się różne rodzaje zabezpieczeń. Klej do gwintów, albo podkładki sprężyste zabezpieczające, albo różne inne jeszcze wynalazki, żeby ona po prostu została na swoim miejscu. Omówmy kilka przykładów, dlaczego śruba się urywa w przypadku odkręcania. Pierwszy podpunkt: jest zmęczona. Co to znaczy, że śruba jest zmęczona? To znaczy, że śruba kiedyś została wyprodukowana, ma swoją średnicę, ma swoje parametry i super, kiedy jest nowa, trzyma te wszystkie parametry. Ale zaczynamy, tak jak wspomniałem przed chwilą, że śruba jest sprężyną, zaczynamy jej używać, wkręcamy ją, wykręcamy. O tyle, o ile stosujemy taką śrubę przykładową i używamy do niej prawidłowego momentu, to ona potrafi całkiem długo bezawaryjnie pełnić swoją funkcję. Ale jeśli w trakcie eksploatacji jakiś bardzo silny mechanik przeciągnie taką śrubę, to stanie się to, co jest, dzieje się też ze sprężynami. Jak weźmiecie sprężynę i pracujecie ją w pewnym zakresie, ona będzie wracała do swojej formy praktycznie w nieskończoność. Ale jeśli weźmiecie raz, rozciągniecie ją ponad jakby jej zakres, to zobaczycie, że ona już nie wróci do swojej pierwotnej pozycji. Tak samo jest ze śrubami. Więc dwojako, może być tak, że po prostu była użyta tak dużo razy, że straciła swoje właściwości, już ta struktura jest naruszona i ona po prostu jest słaba. Może być na tyle słaba, że przy odkręceniu po prostu pęknie. Czasami jest tak, że po prostu dotkniecie kluczem, naprawdę dotkniecie kluczem do śruby, ona się wykrusza, ona pęka. A może być tak, że macie nówka sztukę śrubę, ale jakiś bardzo silny mechanik, który ją przykręcał, po prostu użył za dużego momentu. I tak, ona jest wkręcona, ale jest wkręcona, jest już przeciągnięta, tu wiązania w środku są zerwane w tej śrubie i już ta sama siła potrzebna do odkręcenia powoduje, że taką śrubę urywamy. Kolejny przykład. Urywamy śrubę z powodu korozji. Jak ta korozja działa? Słuchajcie, potrafi być tak, szczególnie w zawieszeniach, na przykład mocowania belki jakieś, potrafi być tak, że zbiera się woda, tam są zamknięte profile,
potrafi być tak, że ta woda się tak nazbiera, że śruba praktycznie przez całe swoje życie jest tutaj zalana wodą. Bywa tak, że taka śruba skoroduje po prostu na wylot, że zostaje z niej połowa tego materiału. Też w takiej sytuacji podczas odkręcania przykładamy klucz, idzie ta śruba i ona się od razu urywa, ona się od razu ukręca. Często jest tak, że ten gwint jeszcze zostaje w nakrętce, zostaje w profilu. Gwint na przykład nie zgnije, a zgniła tutaj reszta. Inny przykład urwania przy odkręcaniu z powodu korozji, no to po prostu zardzewiała tam, gdzie jest gwint, weszła tam woda ze starości, czy się zapiekła. Tutaj działa chemia, bo kiedy użyjemy jakieś smary albo nawet kleje do gwintów, nawet działają na naszą korzyść przy odkręcaniu niekiedy, ponieważ one konserwują gwint, żeby tam się nie zapiekało, żeby się nie łączyło. Kolejny przykład, kiedy urywamy śrubę przy odkręcaniu, to jest zatarty gwint. To jest tam, gdzie są jakieś twarde śruby, czyli na przykład tam, gdzie macie wydechy, 1.8 turbo, tak na szybko, jakieś tam śruby w Mercedesie przy turbosprężarce. Takie ja miałem przynajmniej przypadki. Potrafi być tak, że odklei się jeden zwój gwintu. I to jest, powiem Wam szczerze, to jest najgorsze chyba, co może być, bo to jest przerąbana sytuacja bez wyjścia praktycznie. Odkleja się jeden zwój gwintu. I śruba puszcza, jakby przykładacie klucz, ruszacie tę śrubę, ona fajnie strzeli, zaczyna iść i nagle nabiera oporu. Kurde, tak pięknie się zaczęło, a nagle powstaje problem. Zaczynacie ją odkręcać i ten opór jest po prostu coraz gorszy. Potrafi być tak, że odkręcacie ją i ten opór będzie tak narastał, że w końcu ta śruba stanie dęba i kolejny Wasz ruch to będzie urwanie tej śruby. W tej sytuacji to jest najgorsze, bo tu żadne wyspowywanie nie pomaga, tu już trzeba ją po prostu wywiercić, ponieważ ona zatarła się. Opcja kolejna jest taka, że ten urwany zwój gwintu, co się dzieje w zasadzie wtedy między śrubą, a jakby nakrętką, a obudową, a gwintem w obudowie, bo to najczęściej ma miejsce w gwintach, które są w obudowie, ale też w przypadku nakrętek też się to zdarza. Po prostu zwój się jakby pęka. Pęka jeden zwój, odkleja się i kiedy my zaczynamy śrubę odkręcać, to ten oderwany zwój zaczyna wchodzić pomiędzy kolejne zwoje i jakby to powiedzieć, działa jak taki klin, który tu wszystko zaciera. My kręcąc dalej śrubę po prostu robimy miazgę z gwintem i kolejny świeży gwint, który wchodzi w to miejsce, zaczyna to orać. To się dosłownie zaciera, blokuje, niszczy. Więc jest jeszcze taka opcja, że śruba Wam się nie urwie, ale będziecie ją tak na chama odkręcać i wtedy zobaczycie, że gwint jest po prostu zdewastowany na śrubie i tak samo gwint w obudowie czy też w nakrętce został zdewastowany. W wielu przypadkach jest tak, że użycie gwintownika i poprawienie tego gwintu w obudowie pozwoli Wam wkręcić kolejną śrubę i to skręcić, żeby było dobrze, ale najczęściej jest tak, że śruba jest do wywalenia. No w przypadku, gdy się jednak urwie podczas tego odkręcania, to jest przerąbane. Macie wywiercanie, trzeba taką śrubę wywiercić. Co gorsza, to najczęściej zdarza się w śrubach, które są twarde, więc to jest ciężkie wiercenie. No i jest szansa, żeby naprawić ten gwint. Chociaż przy wierceniu możecie trochę przestrzelić, ale są helikoile od tego, także można się uratować. Słuchajcie, przykłady urwania śruby podczas dokręcania. No, przy dokręcaniu podstawowy powód, że śruba jest zmęczona. Możecie o tym nie wiedzieć. Macie prawo o tym nie wiedzieć, jeśli poprzednik Wasz, powiedzmy, przeciągnął śrubę. To bardzo często zdarza się przy śrubach od kół. I nawet jeśli Wy jesteście uczciwi, odkręciliście koło, zmieniliście tam opony czy cokolwiek innego robiliście i przykręcacie kluczem dynamometrycznym to koło z powrotem te śruby, zamiast kliknąć, śruba się urywa. To znaczy, że Wasz poprzednik niestety przesadził troszeczkę z momentem, zmęczył tę śrubę, zmęczona, uszkodzona, tak samo jak w poprzednim przypadku, tylko że tam to się stało podczas odkręcania, ale tak samo to się może stać podczas dokręcania. No tutaj przyczyna, no to zmęczenie śruby, najczęściej moment, czyli ktoś skręcił śrubę z za dużym momentem, przeciągnął ją i Wy podczas dokręcania ją urywacie. Duży plus tej sytuacji jest taki, że zazwyczaj te śruby się dobrze
odkręcają. Taka śruba zazwyczaj potrafi się odkręcić nawet palcami, jeśli nie palcami, to można ją delikatnie puknąć przecinaczkiem. Powinna wyjść bez problemu, chyba że inna sytuacja, chyba że gwint jest uszkodzony i ktoś wkręcał tę śrubę, ale to naprawdę, to już trzeba być debilem, nie? To już wymaga tego, żeby to robił jakiś, że po prostu ktoś wkręca tę śrubę i czuje, że jest opór i ta śruba wkręca się z oporem, ale on mimo wszystko pcha tę śrubę dalej w ten opór i ona się wtedy urywa, nie? Ale to, słuchajcie, to o tym nie rozmawiamy, bo to jest poniżej wszystkiego. To wiecie, tak po prostu się nie robi. Kiedy czujecie, że śruba idzie z oporem, to się robi z tym porządek. Należy wykręcić, przegwintować otwór odpowiednim gwintownikiem, sprawdzić, czy śruba nie jest uszkodzona i dopiero wtedy wkręcać. Reasumując, przy dokręcaniu zmęczenie śruby może spowodować urwanie śruby oraz za wysoki moment dokręcania, czyli no, trzeba uważać, jakie tam się siły używa. Słuchajcie, kolejny temat, uszkodzony łeb śruby. Uszkodzony, czyli objechany, to o czym tutaj mamy napisane. Objechany łeb, tak samo możemy mieć objechany łeb śruby, która jest heksem, możemy mieć objechany łeb śruby, która jest inbusem, może być objechany łeb śruby, która jest splajnem wewnętrznym lub zewnętrznym, ale to już naprawdę to nie wiem, co trzeba robić, żeby splajna łeb uszkodzić. To już trzeba być artystą naprawdę wysokich lotów. Oraz porozmawiamy sobie o chytrówkach, czyli zabezpieczeniach specjalnych do kół. No, zazwyczaj do lufelk. Nie widziałem jeszcze stalówek z zabezpieczeniami, prawdę mówię. Słuchajcie, jakie są przyczyny objeżdżania tych łbów śrub? Porozmawiamy teraz o inbusie oraz o heksie. Dlaczego tak się dzieje? Słabej jakości nasadka lub klucz wpustowy lub inbus, albo w ogóle źle dobrana, czyli na przykład metryczna nasadka na celową śrubę albo celowa nasadka na metryczną śrubę niedopasowana, wtedy próbujemy odkręcać, zaczyna się objeżdżać i wtedy taki heks zaczyna się robić okrągły, czy to właśnie w śrubie łeb, czy też w inbusie. Ten wewnętrzny heks też się uszkadza. Może też być to spowodowane korozją, czyli po prostu najczęściej gdzieś tam przy wydechu albo gdzieś w podwoziu w jakimś starym samochodzie bywa tak, że ten łeb śruby, no na wydechu najczęściej tak bywa, ten łeb śruby na tyle skoroduje, że już żaden klucz nam nie pasuje do tego, żeby to nałożyć, bo nakładamy trzynastkę, a ona jest tak luźna, że no nawet nie próbujemy odkręcać, bo to bez sensu. Natomiast przykładamy dwunastkę i nie pasuje. I co zrobić z taką śrubą? W przypadku inbusa podstawowy problem, który się wykonuje, w jaki się uszkadza, to niewyczyszczenie po prostu tego gniazda, tego wpustu, ponieważ tam się często w inbusach zbiera brud. I ktoś na szybko nie włoży, nie wsadzi do końca tego klucza wpustowego, próbuje odkręcić i już jest rozmemłany ten łeb. I co wtedy zrobi? Słuchajcie, w takich sytuacjach podstawowa, uniwersalna zasada numer jeden. Bierzecie porządny młotek i po prostu w łeb takiej śruby, kiedy ona już jest objechana, parę razy porządnie przypierdzielić, żeby ona nam już łatwiej szła. Bo mamy już uszkodzony trochę łebek i wiadomo, że już możemy mieć problem z tym, żeby użyć odpowiedniej siły do jej odkręcenia. Podstawowa zasada walenia młotkiem w śruby. Słuchajcie, lepiej przywalić raz mocno niż klepać jak babę w dupę 10 razy, ponieważ 100 razy możecie uderzyć, jeśli bijecie słabo, to po prostu nic nie uzyskacie. Trzeba przypierniczyć mocno. Ja zazwyczaj staram się śrubę tak trzepnąć, żeby aż się odkształcił ten łeb. No tu rozmawiamy o przypadkach, kiedy ona już jest objechana i tak już jest do wywalenia, także możemy w nią przypierniczyć z całej siły. Uwaga, plus walenia młotkiem w śrubę, która jest objechana. Niekiedy bywa tak, że taka śruba z łbem hex czy z łbem inbus, kiedy ją dobrze przypierniczycie parę razy, to ten łebek inbusowy się potrafi tak sklepać, zacieśnić, że włożycie w niego klucz, ten sam klucz, tylko że już prawidłowy, i ona pójdzie bez problemu. Także macie przywalenie młotkiem, problem rozwiązany. Dokładnie tak samo ze śrubą hex. Jeśli przypierniczycie dobrze młotkiem, ona delikatnie, wiecie, ten łebek się rozejdzie, te kształty się rozejdą i może być tak, że nałożycie nasadkę i po takim uderzeniu ta śruba wam pójdzie. No wiadomo, jeśli śruba jest zapieczona w taki sposób, że jest skorodowana i stoi dęba z powodu korozji
albo stoi dęba z powodu zatarcia na gwincie, o czym mówiłem wcześniej, no to już wiecie, to już Wam nie rozwiąże tego problemu. Tu trzeba będzie stosować jakieś inne metody. Jeśli ona idzie z bardzo dużym oporem, no to wtedy po prostu albo jakieś mocne szczypce po to, żeby ją po prostu kręcić, żeby za ten łeb trzymać, albo w inbusa. Robimy tak, że wbijamy delikatnie większego spline. To jest klucz typu spline. Wbijamy takiego splina, w przypadku śrub hex, splina zewnętrznego, czyli klucz dwunastokątny nasadkowy. No trzeba go poświęcić, może być tak, że on się uszkodzi podczas takiego nabijania na łeb śruby. No ale wiecie, to tutaj już jest walka o to, żeby po prostu zrobić robotę, także dobrze jest mieć w warsztacie po prostu zapas takich splinów, które możecie, wiecie, poświęcić, do poświęcenia. To nie są duże koszty, wtedy mogą być trochę słabsze klucze. I po prostu nabijacie takiego splina w łeb inbusa, wbijacie go tam, on robi sobie świeże miejsce i naprawdę macie wtedy dużą siłę, żeby to odkręcić. Przy okazji wbijając tego splina zruszacie tę śrubę, pomagacie jej uderowo. Tak samo w przypadku heksa, jeśli nabijecie dwunastokątną nasadkę, delikatnie ciaśniejszą niż ten łeb śruby, powinno Wam elegancko pójść, ponieważ dwunastokątne klucze, one mają to do siebie, że mają świetne trzymanie. Kiedy łeb jest w porządku, naprawdę dwunastokątne śruby i nakrętki świetnie się odkręcają. Słuchajcie, co w przypadku naszych ukochanych chytrówek w alufelgach? Dlaczego chytrówka ma uszkodzony łeb? Dlaczego ona się nie chce odkręcić? W 99,9% jest to wina osoby, która dokręcała taką chytrówkę. Uwaga, zasada przy chytrówkach, zasada podstawowa, nie dopierdzielać jej z całej siły. Nie dowalacie absolutnie, nawet o kluczu udarowym nie ma mowy. Chytrówkę zawsze się dokręca ręcznie i szczerze Wam powiem, mniejszym momentem niż pozostałe śruby. Chytrówka niestety jest jaka jest, to zabezpieczenie, ten jakiś tam kształt, to jest delikatne. Jeśli zaczniecie używać do tego udaru, momentalnie to połączenie zostanie zniszczone i taka chytrówka Wam się urwie. Jeśli zaczniecie dowalać to z momentem takim, jak ma być dokręcona śruba w kole, no to bardzo możliwe, że też Wam taka chytrówka się urwie. Niestety to jest wada tych śrub zabezpieczających. Także jak już kupujecie chytrówki, kupujcie jakichś dobrych firm. Ja nie wiem, ja takich rzeczy nie używam, bo jeżdżę tanimi samochodami, które nie mają w ogóle wartościowych kół, więc nikt ich nie kradnie, więc nie używam chytrówek. Ale z mojego doświadczenia jest tak, że nie dokręcać tych chytrówki, broń Boże, ganem, a jeśli dokręcacie na moment, to dokręcacie ją jako ostatnią ze wszystkich śrub w kole. Czyli dokręcacie te wszystkie normalne odpowiednim momentem, a tę chytrówkę na koniec i szczerze nie na maksa, nie maksymalnym momentem, mniejszym momentem niż pozostałe, żeby nie narobić sobie problemów. Bo co jeśli jednak uszkodzi Wam się łeb w takiej chytrówce, jak wydobyć tego typu śrubę? Wiercenie to jest duży problem, ponieważ chytrówki najczęściej są wykonane z bardzo twardej stali, są zabezpieczone przed wierceniem, żeby, no wiadomo, żeby nie kradli tych kół, żeby ktoś z wiertarką sobie nie podszedł, nie przypierdzielił, nie wywiercił jej, więc mamy utrudnione zadanie. Ja zazwyczaj wyspawuję, tak, powiecie, że spawanie to uszkodzi felgę. Robi się zabezpieczenie, albo się okleja felgę, albo używa się po prostu jakiejś blachy, zrobić sobie taki kołnierz z blachy wokół tego miejsca i wtedy spawać. W przypadku chytrówek macie o tyle łatwe zadanie, że jednak tego gabarytu, tego łba tej chytrówki zazwyczaj jest dużo i możecie czymś tam podejść. Najlepiej zastosować jakąś po prostu nakrętkę dosyć dużych rozmiarów, przytrzymać ją i spawać w środku. Przyspawać taką nakrętkę i wtedy próbować już normalnym kluczem za tę nakrętkę wykręcać chytrówkę. No to chyba jedyny taki uniwersalny, najlepszy sposób na takie rozwiązania. Ale zasada numer jeden, lżej i bez udaru żadnego. Omówimy teraz podstawowy przykład urwanej śruby, jak do niej podejść, od czego zacząć. Obudowa, śruba. Tak jak widać, łba już nie ma, została urwana. Czy była długa, czy była krótka. Na razie omawiamy przykład, kiedy śruba, załóżmy, że lekko wystaje z obudowy. Potem porozmawiamy sobie w przypadkach, kiedy mamy tutaj jakąś tuleję, kiedy nie mamy dostępu z boku.
Na razie omawiamy taki przykład, kiedy śruba delikatnie sobie wystaje. Co robić? Od czego w ogóle zacząć? Słuchajcie, czy spawać, czy iść po wiertarkę, czy iść po spawarkę, czy iść po młotek i przecinak? To musicie wy wiedzieć. Najpierw musicie ocenić sytuację. Czy ta śruba jest, z jakiego powodu ona się urwała? Czy się urwała z powodu korozji? Jeśli urwała się z powodu korozji, czyli wiecie, to wszystko zardzewiałe stoi, to jest szansa, że kiedy przyspawacie tutaj kawałek materiału, przyspawacie do niej nakrętkę, to jest szansa, że ta temperatura, której użyjecie podczas spawania, zruszy te rdze. I tu kolejny temat, odrdzewiacze. W tym odcinku też będę mówił o odrdzewiaczach. Wielu ludzi wierzy w cudowne właściwości odrdzewiaczy. Słuchajcie, to co powiem będzie bolesne, ale odrdzewiacz pomaga odkręcać tylko te śruby, które się odkręcają. Odrdzewiacz nie ma cudownych właściwości luzujących śruby, nie. Odrdzewiacz pomaga odkręcić śruby, pomaga zachować śruby, które mimo wszystko się odkręcają. Nie ma tak, że odrdzewiacz sprawi, że śruba, która miała się nie odkręcić, nagle się odkręci. Z mojego doświadczenia jest tak, że odrdzewiacz pomaga, owszem, ale nie czyni cudów. Także tutaj bierzcie na to jakby poprawkę, ale tak, jak najbardziej użycie odrdzewiacza jest wskazane, ponieważ co on zrobi? Ułatwi Wam, kiedy już ta śruba pójdzie w ruch, no to on ułatwi jakby pracę tutaj tych dwóch elementów, bo to przecież o to chodzi. Jeśli mamy przykładowo rdze, czyli z powodu rdzy ta śruba nam tutaj stanęła, no to te cząstki, te tlenku tej rdzy, który blokuje ruch w ogóle tej śruby, no to pójdzie łatwiej dzięki odrdzewiaczowi, ale przede wszystkim, jeśli mamy z powodu korozji, to ja bym zastosował spawanie. W jaki sposób spawamy? Słuchajcie, można przyłożyć sobie najpierw podkładkę, czyli tu kładziemy jakąś podkładkę, żeby się zabezpieczyć przed tym, żeby nie przyspawać się przypadkiem do obudowy, jeśli obudowa jest ze stali. Jeśli obudowa jest aluminiowa, też możemy dać podkładkę, to doda nam trochę estetyki działania, ponieważ wiadomo, że spoina nie połączy nam się z aluminium, ale będzie poniszczony po prostu tutaj, będzie poniszczona ta powierzchnia. Jeśli dajemy podkładkę, to wtedy mamy takie ładne tutaj jakby, nie niszczymy tej przylgni i też nakrętka, która nie zawsze się przyspawa równo, często jest tak, że podczas spawania ona się trochę wykręci, no to nie poora nam tutaj tej powierzchni, bo będzie nam tego pilnowała podkładka. W jaki sposób się przyspawujemy? Bierzemy taką podkładkę mniej więcej z takim łbem, jak odpowiednia miała ta śruba, tak żeby tutaj powiedzmy dojść migomatem albo tigiem. No niektórzy spawają tigiem, ja nigdy nie wyspawywałem śrub tigiem, ale wiem, że można tigiem. Najpierw ja to robię tak, nie wiem jak wy robicie, ja wam powiem jak ja robię, zazwyczaj jest to skuteczne. Najpierw przyłapujemy ją, delikatne cyknięcie, żeby po prostu ona była w miejscu, żeby nigdzie nam nie poleciała podczas spawania. Następnie walimy maksymalnie dużym prądem. Maksymalnie dużym to może brzmi źle, ponieważ różne możecie mieć migomaty i możecie po prostu wytopić jedną wielką dziurę. W moim przypadku ja używam takiego niedużego besterka. No to w miarę duży prąd musi być tak, że kiedy zalejecie, może ja narysuję tę nakrętkę, tak wygląda nakrętka, tak wygląda otwór w tej nakrętce gwintowany. W momencie, kiedy zalejecie już tutaj spoiną na równo tę całą powierzchnię, tak żeby to było czerwone najlepiej. Wtedy macie dwie rzeczy, które działają na Waszą korzyść. Temperatura, kiedy to jest czerwone, to ta temperatura jeszcze idzie w tę śrubę, uwalnia ją tutaj z obudowy. Kolejna sprawa, macie pewność, że jest dobrze przetopione. I w przypadkach takich nie odkręcacie od razu. Trzeba niestety cierpliwie poczekać. Musi dobrze ostygnąć to połączenie, bo jeśli Wy złapiecie od razu za klucz i zaczniecie odkręcać, to tutaj to jest jeszcze miękkie jak plastelina. Od razu taką nakrętkę obrywacie. Kolejna sprawa, tu też trzeba się uzbroić w cierpliwość. Niekiedy jest tak, że ja taką nakrętkę potrafię przyspawywać 5 razy, 6 razy. W przypadku śrub gdzieś jakichś od wydechu. Przyspawuję, czekam aż ostygnie, próbuję odkręcić, urwała się. Jeszcze raz, przyspawuję,
kolejna się urwała. I tak czasami po prostu leży sterta tych nakrętek, dlatego ja najczęściej stosuję jakieś stare nakrętki, które mam gdzieś schowane, które gdzieś tam sobie leżą. Ale bywa tak, że musisz 5 nakrętek poświęcić, przyspawać, żeby w końcu ta śruba puściła, ale zazwyczaj to się udaje, ta metoda jest skuteczna. Tu musicie pamiętać, jeśli już zaczęliście taką śrubę spawać, będziecie mieli bardzo duży problem z wierceniem, dlatego o tym mówiłem na początku. Jeśli macie pewność, że na przykład trzymają tylko korozja albo tylko klej do gwintów, bo tak też bywa, no to wiecie, że ta temperatura pomoże i ta śruba po prostu się wykręci. Macie pewność. Jeśli natomiast śruba urwała się z innych przyczyn, czyli na przykład nastąpiło to, o czym mówiłem wcześniej, zawinął się tutaj zwój gwintu i ona stanęła po prostu dębowo już i wiecie, że to nie będzie tak, że ona puści się, odkręci, tylko ona wymaga ogromnej siły, żeby kręcić. W tym przypadku lepiej jest śrubę przewiercić, wywiercić, usunąć ją mechanicznie. Wtedy nie zaczynacie od spawania, ponieważ co się dzieje, jeśli wy tu przyspawacie i nawet to oberwiecie, ta temperatura, którą zadziałaliście w tym miejscu, utwardza materiał i naprawdę pójdziecie w koszty z wiertłami. Wiertła, które są w stanie przewiercić utwardzoną stal, są cholernie drogie i będą wam się zużywały jedna po drugiej, szczególnie jeśli używacie wiertarki ręcznej. Ponieważ nigdy wiertarką ręczną nie utrzymacie geometrii tego wiercenia, tak żeby to wiertło długo służyło. Więc tu wiercenie horror. Nie polecam, jeśli było spawane, wiercić. W ostateczności dopiero się to robi, jeśli mamy naprawdę jakiś duży kibel, ale no tak to się przedstawia w takim przypadku. Co w przypadku, kiedy tutaj, kiedy ta śruba jest urwana nieco poniżej jakby poziomu tego, poziomu materiału, to też nie jest duży problem, ponieważ migomatem robimy coś takiego, naspawujemy takie górki i wyprowadzamy sobie po prostu te powierzchnie, spawając w samym środku, żeby wyjść i dospawać się do nakrętki. Staramy się robić tak, żeby nie łączyć tutaj krawędzi po prostu z obudową. Jeśli chcemy przewiercać taką śrubę, to bierzemy punkt tak i punkt takim tutaj sobie po prostu wybijamy po środku punkt. Zaczynamy od jakiejś małej średnicy, tak żeby sobie zrobić takiego pilota w tej śrubie. Następnie stopniowo większymi średnicami wyjeżdżamy. No staramy się, jeśli chcemy uratować gwint zewnętrzny, staramy się przewiercić taką średnicą, żeby po prostu dojść delikatnie do tego gwintu zewnętrznego. Wtedy go jakimś małym śrubokręcikiem wykruszyć lub nawet wykręcić tę resztę tego gwintu. On powinien się osłabić. Powinien wypaść. No ale wiercenie, no to mówię wam, to jest ciężkie. Chyba że macie tam dojście na przykład do wiertarki magnetycznej takiej, no to ale to musi być jakaś duża obudowa w samochodach. To rzadko się zdarza, żeby było miejsce, żeby gdzieś tam przyczepić wiertarkę magnetyczną, więc zazwyczaj wali się z ręki. W trudno dostępnych miejscach są dostawki takie do niektórych wiertarek, że macie taką przejścióweczkę kątową. Tutaj montujecie sobie wiertło. Tutaj montujecie sobie wiertarkę i możecie na przykład w jakichś zakamarkach, w silniku jakimś pod maską wywiercić sobie miejsce, użyć jakichś wierteł krótszych i też można to zrobić. Także nie ma problemu, jeśli jest taka sytuacja, że gdzieś na samochodzie, żeby wywiercić, da się. Po prostu trzeba mieć dużo cierpliwości. Słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do innych przykładów urwanej śruby, pierwsza rzecz, jaką możecie zrobić, jeśli macie pewność, że śruba powinna iść lekko, spróbujcie sobie najpierw z boku dosłownie pyknąć jakimś młoteczkiem, przecinakiem, spróbujcie ją postukać, delikatnie spróbować ją pobić w kierunku odkręcania. Często jest tak, że śruby, tu gdzie połączenie gwintowe jest w całkiem niezłym stanie, nie jest zgniłe mocno, a po prostu zostało urwane, bo było przeciążone, to często w przypadku kół, ale też zdarza się i w silnikach, gdzieś napędy rozrządu, gdzieś jakieś mocowania wtryskiwaczy, też tak bywa, że ktoś przeciągnie taką śrubkę. Bywa tak, że ona pójdzie dosłownie, palca przykładacie, obracacie i ona wam się wykręci. Bywa tak, że śrubokręcikiem ją dosłownie wykręcicie palcami. Także warto, jeśli wiecie, że nie jest zapieczona, warto spróbować taką metodą, bo to dosłownie 3 minuty i wyciągnięta śruba i macie uratowany dzień. Przechodzimy do kolejnego przykładu. Co w takiej sytuacji? Mamy dużą, głęboką obudowę.
W środku mamy urwaną śrubę i mamy taką tuleję. No nie mamy dostępu ani przecinakiem, ani nawet tutaj migomatu nie włożymy. Przyjmijmy, że jest to śruba mocująca wtryskiwacz gdzieś w głowicy. Czyli tu mamy aluminium, to jest dosyć głęboko. Ani szczypcami tu za to złapać, no po prostu nic. Masakra. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli jest to śruba mocująca wtryskiwacz, są duże szanse, że po prostu ona pójdzie palcami. Więc próbujecie jakimś śrubokrętem. Możecie spróbować tak pyknąć parę razy śrubokrętem, wbić tutaj, żeby zrobić sobie taki płaski rowek i spróbować ją po prostu wykręcić. Może pójdzie. Słuchajcie, jeśli nie pójdzie, wiercenie, ponieważ tu no, migomatem nawet nie podejdziecie. Nie ma szans. Trzeba wykonać pilota, zamówić u tokarza, zmierzyć, jakie to są średnice i wykonać pilota do wiercenia, ponieważ wiertłem, jak zaczniecie tu wchodzić, to ono będzie Wam w bok. Będzie spadało z tej śruby, a Wy musicie się przez nią przewiercić. Wykonujecie pilota. Pilot to jest właśnie taka tulejka, która opiera się tutaj o obudowę oraz stabilizuje pozycję wiertła w środku. Wtedy tutaj na wymiar odpowiedni wiertła robicie takiego pilota. Najlepiej zrobić pilota na jakąś malutką średnicę, żeby sobie przewiercić najpierw przez środeczek ładnie i następnie już prowadzić sobie większą średnicą, tak żeby ta śruba po prostu osłabła na tyle, żeby już się udało się jakoś wydłubać już wtedy jakimś dosłownie skrobakiem, jakimś szpikulcem, wtedy wydłubujecie te resztki, wydmuchujecie sprężarką, poprawiacie tylko sobie gwint i wyciągacie. No tego typu walki, no to są już długie godziny, to potrafi cały dzień zlecieć na taką zabawę. No przykładowo robiłem coś takiego w Mercedesie Vito kiedyś, gdzie była urwana śruba mocująca wtryskiwacz i powiem Wam, dostęp ciężki, ponieważ to tak naprawdę pod szybiem, więc nie miałem pionowego dojścia od góry, więc wiercenie wiertarką kątową z odkurzaczem. I tak naprawdę tam był jeszcze dodatkowy problem taki, że był nieszczelny wcześniej wtryskiwacz. Wszystko było zalane, wiecie, tym mazutem, tym koksem takim czarnym. Więc po prostu Saigon. Wtedy wybrnąłem tak, że po prostu wywierciłem tutaj jakieś 20 mm. Na tym zakończyłem, przegwintowałem po prostu na większą średnicę i tak już to zostawiłem, bo po prostu była masakra. Była jedna wielka masakra, a to był taki budżetowy gruzik, taki po prostu był. No żeby to zrobić ładnie, no to ładnie się przewiercamy, usuwamy to, poprawiamy gwint i powinno dać się z tego wyjść. Także przede wszystkim pilot, no musicie mieć dojście do jakiegoś tokarza, który Wam wykona takiego pilota. Jesteście w stanie zrobić sobie takiego pilota też sami tak naprawdę, dobrać sobie jakąś śrubę gdzieś tam z asortymentu śrub, doszlifować na szlifierce. No praktycznie każdy ma szlifierkę. Śrubę można wsadzić sobie w wiertarkę na przykład, żeby się ładnie obracała, wtedy do szlifierki i jakby sobie zrobić taki kształt, przewiercić sobie środek, no i macie pilota. No pierdzielenia cała masa, także szybciej chyba skoczyć do jakiegoś tokarza, żeby Wam coś takiego zrobił. Ale tak, te trudne tematy da się w ten sposób ogarnąć. Niby można jeszcze takiej metody użyć, że użyć jakiegoś kleju dwuskładnikowego, ale powiem Wam szczerze, nigdy tego nie próbowałem. Czyli użyć jakiejś najlepiej rurki, którą tu się włoży i tutaj potraktować klejem dwuskładnikowym. Można spróbować, czemu nie? Ja w taki sposób na klej dwuskładnikowy kiedyś usuwałem urwany żarnik z głowicy, też w sumie z Mercedesa, tylko to była C-klasa. Śruba, świeca żarowa urwała się w taki sposób, że żarnik został w głowicy, i w kanale, tam gdzie idzie świeca żarowa, został ten pręcik taki, który idzie jakby od elektrody do żarnika. Wyciągnąłem to w taki sposób, po prostu nie miałem totalnie żadnego pomysłu. Wziąłem klej dwuskładnikowy, wysmarowałem klejem dwuskładnikowym rurkę hamulcową. Nasadziłem tę rurkę hamulcową, tam gdzieś tyle tego pręcika wystawało, dosyć sporo. Wcisnąłem to na to, poszedłem do domu, następnego dnia przyszedłem, jak za to porządnie szarpnąłem w te i we w te, wiecie, mogłem sobie pobić to trochę w dół, poruszać tym po prostu. Jak już tym pobiłem, wyrwałem takiego chwasta, udało się wyciągnąć. Także to też są takie metody. Tu przypomnienie, na początku Wam nie powiedziałem, ale pierwsza rzecz, cierpliwość.
Cierpliwość to w tych przypadkach to jest podstawowa zasada, bo jak zaczniecie się denerwować, to tylko napsujecie sobie roboty. Czasami jest lepiej tak, że jak jest temat po prostu fatalny, że was to załamuje, zostawcie to w cholerę. Trudno, klient poczeka, się pozłości, ale zostawcie to, idźcie do domu, wyśpijcie się i nowego dnia zacznijcie to robić znowu, ponieważ robić na siłę ze zmęczeniem jest najgorsze, co można robić, bo to tylko rodzi frustrację i jakby jak człowiek jest zmęczony, to zamyka się umysł, wyłącza się myślenie tak naprawdę i nie dość, że narasta nam frustracja, zdenerwowanie, to jeszcze się motamy przy robocie. Także jeśli macie problem, jest jakieś nawet powiedzenie takie, jakieś tam, nie wiem jakie, w każdym razie, jeśli masz jakiś problem, z którym sobie nie radzisz, zostaw to, zapomnij o tym. I to naprawdę w takich mechanicznych przypadkach pomaga i na świeżo tak naprawdę, następnego dnia świeży umysł, dużo lepiej się pracuje z trudnymi tematami. Słuchajcie, omówiłem tam tutaj wam takie dwa przykłady dosyć trudniejsze takie, czyli tam mieliśmy śrubę urwaną praktycznie na zero, mieliśmy tutaj śrubę urwaną w dołku, w takiej nitce. W przypadku, kiedy śruba jest urwana i wystaje jej spory kawałek, no to macie bardzo ułatwione zadanie, bo możecie sobie użyć takiego klucza służącego do wykręcania szpilek, możecie sobie użyć szczypców jakichś dobrych, czy molsa, czy jakiegoś knipeksa, także macie całe pole do manewru. Czasami bywa tak, że wiecie, to się kawałek po kawałku urywa i koniec końców, kiedy już jesteście przy obudowie, no to wtedy wjeżdża spawarka i jak już ta spawarka wjedzie, jak ta temperatura zadziała, no to fajnie, to wszystko się wtedy odkręca. Słuchajcie, teraz poruszę temat problemów z nakrętkami. Nakrętki. Tutaj mam taki przykład bardzo ładny, bo to jest czyste. Łączniki stabilizatora. Jak ja sobie na przykład radzę z nakrętkami łączników stabilizatora? Najczęściej łączniki to one idą do wymiany, co nie? Jeśli robimy jakąś naprawę i łącznik idzie do wymiany i chcemy po prostu sprawnie, szybko rozkręcić, pozbyć się tego łącznika, wyciągnąć go z tego samochodu, no to jest szybki temat. Kiedy tutaj mamy powiedzmy nakrętkę, łapiemy z tyłu morsami za metalową część, jakby za śrubę, czyli i tam za część przegubu kulowego, żeby nam się nie obracało. Śrubę ja robię tak, że nacinam ją po prostu kątówką. Nie bawię się w jakieś tam, wiecie, obcinanie w poprzek, ponieważ mogę wtedy uszkodzić sam stabilizator albo jakąś obudowę. Tak nie tniemy. Tnę zazwyczaj w taki sposób śrubę, żeby po prostu ona puściła, żeby ją maksymalnie osłabić. Wtedy jak trzymam morsem, już ta siła wystarczy, żeby ona wyszła. Zresztą jak jest nacięta, to wtedy ona odkręcając sobie sama czyści gwint. Także to mamy takie dwie korzyści. Jeśli mamy ten łącznik stabilizatora wykorzystać, no to nacinamy, też możemy tak zrobić, że nacinamy ją delikatnie, żeby ona puściła, tak żeby nie uszkodzić gwintu. No wtedy też morsem musimy tak łapać, żeby nie uszkodzić gumeczki, no bo wiadomo, rozszczelnimy. Ewentualnie jeśli jest jakiś sposób, no to łapiemy sobie tutaj za ten inbusik. No też nakrętka musi pójść do wymiany, no po prostu ją nacinamy, żeby puściła i wtedy powinna wyjść, oczyścić nam gwint i wtedy nowa fajnie najdzie. Także taka fajna metoda radzenia sobie z przykładowo łącznikami stabilizatora. Słuchajcie, mam taką na karteczce sobie zrobiłem listę różnych narzędzi, które nam się przydają przy trudnych takich przypadkach, przy urwanych, objechanych śrubach i tego typu tematach. Narzędzia. Omawiamy. WD-40. No to WD-40 to jest nazwa własna. To są wszelkie te spraye takie smarujące, to już wam wcześniej powiedziałem. One nie działają cudów. One pomagają, ułatwiają, ale nie działają cudów. Warto tego używać, ale to jest taki mit. Często klienci potrafią mieć pretensje takie, że jeśli my podczas naszej pracy urwie się jakaś śruba, klient potrafi walnąć taki tekst, że a nie popryskał pan WD-40. Słuchajcie, bzdura, gońcie takich gamoni, jeśli wam tak gadają, bo to tak nie działa. To nie ma tak, że WD-40 popryskasz i nagle stanie się jakiś cud. WD-40 pomaga, ale nie rozwiązuje problemów. A w ogóle, nie no, muszę o tym powiedzieć. Hit to jest pryska. Pryskanie WD-40 po łbach śrub, to w ogóle wiecie co to? To jest hit. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to działać. Kolejny temat z chemii. Zamrażacz. Bardzo fajna rzecz. Są takie spraye, które zamrażają. Fajna sprawa przy
usuwaniu śrub, z którymi jest problem, raczej bym nie powiedział, że to robi jakieś cuda, ale zamrażacze w sprayu bardzo się przydają przy łożyskach różnych. Czopy, łożyska, jakieś ciasne pasowania, super to pomaga. Naprawdę, jak mamy jakąś tulejkę na przykład gdzieś wbić, gdzieś osadzić, jeden element nagrzewamy, drugi właśnie sobie takim zamrażaczem zamrażamy, czy jakiś pierścień zabezpieczający wbijamy. Świetną robotę robią te zamrażacze. Ja na przykład testowałem sobie ostatnio taki zamrażacz i pirometrem sprawdzałem, minus 40 stopni robi. Naprawdę fajna sprawa. Młotek, słuchajcie, gdzie ten młotek? Młotek musi być. Pamiętajcie, jak używacie młotka, nie klepać delikatnie, puk, puk, puk. Jak już uderzacie tym młotkiem, trzeba przypierdzielić konkretnie, żeby ta siła zadziałała. I jeśli bijecie w celu poluzowania śruby, to też bez sensu jest bicie w śrubę w bok łba. Jeśli chcecie śrubę poluzować, bijecie zawsze w osi tej śruby, tak żeby siła poszła osiowo, wtedy jest szansa, że ona się poluzuje. Chyba że odkręcacie tę śrubę za pomocą tak zwanej metody młotek i przecinak. No to wtedy wiadomo, że młotkiem przecinakiem bijecie tak, aby wykonać ten ruch obrotowy, żeby ta śruba zaczęła się odkręcać, ale też warto najpierw osiowo przypierniczyć w taką śrubę z całej siły i wali się mocno, chyba że macie, wiecie, no, jakąś delikatną obudowę, która jest aluminiowa albo żeliwna, no to wiadomo, no to już tutaj wasz rozsądek wchodzi w grę, żebyście zastosowali odpowiednią metodę. Ja was nie namawiam do tego, żebyście walili 2-kilogramowym młotkiem w jakieś pokrywy zaworów, bo zrobicie sieczkę z tego silnika. W każdym razie tłumaczę wam zasadę. Jak już bić, uderzać, to porządnie, tak żeby ta siła zadziałała. Oprócz takiego młotka klasycznego jest jeszcze taki wynalazek jak młotek udarowy. Są to młotki sterowane, zasilane sprężonym powietrzem z instalacji. Fajna sprawa też do odkręcania śrub, taki młotek udarowy potrafi zadziałać. Działa jak młotek i przecinek, tak naprawdę przykładamy do krawędzi śruby, próbujemy ją odkręcać, spoko to działa. Kolejne narzędzie na liście, no to przecinek, no to jakby tutaj młotek i przecinek poruszyłem ten temat. Wykrętaki wewnętrzne i wykrętaki zewnętrzne. Słuchajcie, wykrętaki. Widzicie, to jest, wiecie co, temat, tego jest cała masa w internecie, w różnych filmikach. To jest tak, to jest wszystko sponsorowane przez Chińczyków, żeby kupować to badziewie. Nie chcę całkowicie negować tych rozwiązań jak wykrętaki, bo to trochę działa, ale jakość tego jest mizerna. To nie czyni cudów, naprawdę te wykrętaki. Większość rzeczy można zrobić bez tych wykrętaków, bo jeśli śruba ma pójść wykrętakiem, to pójdzie każdą inną prostą metodą, to pójdzie młoteczkiem i przecinakiem. Te wykrętaki wcale nie czynią cudów. Najczęściej są też marnej jakości. Jeśli za mocno rozwiercicie sobie otwór, użycie wykrętaka, zrobicie tak spęcznienie tej śruby, ona jeszcze bardziej wam się zablokuje. Także trzeba tego używać z głową. Ja nie mam jakichś super doświadczeń z tymi wykrętakami, powiem wam szczerze, bo one czyniły jakieś cuda. Owszem, da się zrobić, ale każda inna jakby klasyczna metoda, które znam, jakby wyprzedza je. Także nie wiem. Pobrudziłem się trochę. Ale za to pozytywnie wypowiem się na temat wykrętaków zewnętrznych, bo to akurat zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. Są takie jakby nasadeczki z takim ślimakowym ostrzem w lewą stronę, czyli z lewym jakby takim specjalnym gwintem. Nabija się to na łeb śruby, który jest na przykład objechany. Fajną robotę to robi. Także te wykrętaki, nie wiem jaki zestaw, jakiś John Swaya chyba mamy. I to fajną robi robotę, aczkolwiek też można to zastąpić. Po prostu jeśli macie jakiś taki do zużycia tanie chiński, kupić sobie zestaw splajnów, które można nabić, które można poświęcić, bo często jest tak, że jak splajna nabijamy tak fest, żeby śrubę wyrwać, no to on potrafi pęknąć, potrafi być już do wyrzucenia po tym zabiegu, potrafi się rozleść, ale zrobi nam robotę. Warto czasami poświęcić te, nie wiem, 10 zł na nasadkę, żeby oszczędzić kilka godzin albo godzinę jakiejś zbędnej pracy. To też musicie sobie tak przeliczyć, żeby mieć po prostu takich narzędzi do zużycia w warsztacie, a nie mieć tylko same fajne hiper, ultra zestawy, z którymi, broń Boże, nic nie można zrobić. Klucze spline wewnętrzne i klucze spline wewnętrzne. No, spline wewnętrzny, no to wiadomo, to jest nasadka dwunastokątna po prostu. Spline wewnętrzny
to jest takie coś, co Wam pokazywałem, czyli taki, nazwijmy to inbus dwunastokątny. No one mega ratują tyłek w przypadku inbusów, które mają objechane wewnętrzne te krawędzie. Splajna takiego jak wbijecie w PS, go też trzeba młotkiem wpierdzielić. Odkręcicie wszystko, to naprawdę ma mega siłę. Kolejne urządzenie, o którym dzisiaj bardzo po macoszemu potraktowałem, palnik. Słuchajcie, palnik, nawet taki zwykły palnik na propan, taki mały, marketowy, zrobi Wam ogromną robotę. Temperatura, tutaj w tych wszystkich przypadkach temperatura jest świetnym medium, które robi robotę. Zobaczcie, nawet kiedy mówiłem o tam na poprzedniej stronie o wyspawywaniu, tak naprawdę całą robotę tam robi temperatura. Także palnik. Jeśli macie możliwość, jeśli macie dostęp, palnik. Też za chwilę będzie tutaj urządzenie takie jak indukcja. Kolejna sprawa, migomat. No to migomat TIK, mówiłem, nie będę już się na tym rozwodził. Wiertarka, no to wiecie, wiertarka, macie wiertarki. No przy samochodach nie będę nawet poruszał tematu wiertarek magnetycznych, no bo gdzie tam, nie ma gdzie tego mocować. Wiertarki ręczne, macie możliwość podłączenia sobie jakichś kątowych, są wiertareczki fajne, pneumatyczne. Pneumatyczne wiertarki mają fajne funkcje, bo często są kątowe i są malutkie, kompaktowe. Możecie w trudno dostępne miejsca sobie dojść. Polecam, też nie są drogie, jakaś chińska z Allegro i będzie Wam robić świetną robotę. Lewe wiertła. Pisaliście w komentarzach na Facebooku o lewych wiertłach. Kurde, nie odniosę się do lewych wiertł. Nigdy nie używałem, Wam powiem szczerze. Kilka osób o tym pisało, o lewych wiertłach. Nie stosowałem tego. Podejrzewam, że z lewymi wiertłami to jest troszeczkę jak z tym, jak z tą śrubą, która lekko pójdzie, o której Wam mówiłem. Czyli która tylko się urwała, ale jest zruszona i to lewe wiertło uczyni cuda. Tak samo chyba śrubokrętem, jakimś młotkiem, przecinakiem ją wyciągniemy jak tym lewym wiertłem. Ale pozostawiam to Wam, piszcie w komentarzach, może macie jakieś inne doświadczenia. Pamiętajcie, że to co Wam mówię w tym filmiku to jest jakby na podstawie głównie moich jakichś warsztatowych doświadczeń. Każdy z Was może mieć inne doświadczenia i pisząc w komentarzach możecie wzbogacić ten materiał o te informacje. Kolejne urządzenie, indukcja. Świetna sprawa indukcja, zamiast palnika, bardzo cywilizowane. Palnik to są jednak płomienie, nowoczesne samochody, wszystko stworzył sztucznych dookoła. Troszeczkę to jest ryzykowne jechanie z tym palnikiem, szczególnie jak jedziemy gdzieś w podwoziu, mamy tuleje metalowo-gumowe, które zaczynają się palić, mamy jakieś osłony, które zaraz zaczynają się jarać. Trzeba uważać wtedy, osłaniać, chronić tę całą resztę, więc indukcja. Indukcja robi robotę świetną, ponieważ indukcja jest estetyczna, nagrzewa nam tylko to, co trzeba w przypadku śrub zawieszenia, wydechu i tak dalej. Szlifierka kątowa, no to wiadomo, przecinanie śrub, przecinanie nakrętek. Helicoil i tulejki Timesert. W przypadkach, kiedy mamy gwint, który jest uszkodzony, no to mamy takie zestawy sprężynek Helicoil, bardzo dobre rozwiązanie. My kupujemy tak naprawdę, możecie kupić sobie chińskie zestawy, gdzie jest jakieś wiertło. Od razu macie cały full kit taki, czyli wiertełko, gwintownik oraz zestaw tulejek. Kilka mieć takich zestawów w warsztacie zawsze pod ręką. Świetna robota. No wyższa półka to tulejki Timesert z Wurta, ale to są mega drogie rozwiązania, chociaż wyglądają fajnie i nawet wydaje się, że solidniej. Ale same helicoile, one już robią robotę. Niby jest zbadane, że helicoil ma większą wytrzymałość niż standardowy nacinany gwint. A to ciekawe, nie wiem, nie sprawdzałem tego nigdy. Kolejne narzędzie to lisiczka, czyli coś, czego używają złodzieje katalizatorów. Po prostu brzeszczot taki na maszynce, która wykonuje taki posuwisto-zwrotny ruch. Przydatne w przypadku przecinania jakichś śrub w trudno dostępnych miejscach, gdzie się nie podejdzie kątóweczką. No, trzeba mieć mocne brzeszczoty, żeby przecinać śruby, bo jednak śruby są twarde. No, to nie jest zwykła blacha, no to muszą być mocne brzeszczoty. Lisiczki też trzeba używać z głową, czyli smarować. Nie grzać mocno, bo zaraz przegrzejecie i ten brzeszczot się rozhartuje i dupa z tej roboty. Trzeba ciąć lisiczku powoli, tak żeby tam się nie zbierała zbyt wysoka temperatura. Wtedy brzeszczot długo żyje i możecie ciąć i ciąć. Pośpiech zazwyczaj powoduje, że uszkodzicie sobie narzędzie, a dobre brzeszczoty kosztują po kilkadziesiąt złotych za sztukę. Kolejna sprawa, to tak samo w przypadku lisiczki, tak samo w przypadku wiercenia tak naprawdę. Jak wiercicie, też pamiętajcie o tym, nie obroty na maksa.
jakie tam popadnie, tylko niskimi obrotami, ponieważ kiedy wiercicie na wysokich obrotach, temperatura jest wysoka. Okej, w wiertarkach jakichś stołowych, gdzie jest zachowana geometria, gdzie jest mała średnica wiertła i prędkość obwodowa jest mała, możecie dawać wysokie obroty. Jak lecicie z ręki i nie trzymacie idealnej geometrii tego, no to hamujcie się z obrotami, bo niszczycie sobie narzędzie. Po co macie tracić pieniądze tylko z powodu nieprawidłowej obsługi narzędzia, urządzenia. Kolejne, co Wam powiem, to morsy, knipeksy. Morsy, knipeksy i wszelkiego innego rodzaju szczypce zaciskowe, no to też świetna sprawa, ponieważ one potrafią, niektóre mają taką siłę, że potrafią, po prostu możesz złapać za taką śrubę urwaną i odkręcić ją, jeśli jest zapieczona, także tego mi to się marzy kiedyś taki mieć asortyment takich różnych porządnych szczypiec, jak zawsze w sklepach jestem tych takich z narzędziami i tak patrzę na tą półkę z knipeksami, myślę, ja pierdzielę, tak mieć taki asortyment cały tych knipeksów, ale to byłby kozak, kurde. Ale to no niemałe pieniążki kosztują te knipeksy, ale robią robotę. I tam macie też typy różne, czy też morsy, czy też takie specjalne zaciskowe do śrub. Także polecam Wam kupować sobie takie narzędzia, stosować i naprawdę zrobi Wam robotę. No i cóż, to tyle jeśli chodzi o narzędzia. Umówiliśmy sobie podstawowe przykłady, jakieś zasady postępowania przy urwanych śrubach. Porozmawiamy teraz o różnych dziwnych przypadkach. Troszeczkę może takie odpowiedzi na Wasze pytania na Facebooku, co pisaliście. Czy obudowa się uszkadza od spawania? Czyli jak wyspawujemy sobie taką śrubę, działamy temperaturą na tę śrubę, czy obudowa się uszkadza? Słuchajcie, moim zdaniem nie uszkadza się. Może się uszkodzić, jeśli właśnie nie dacie tam podkładki, jeśli ta nakrętka trochę poora tę powierzchnię, ale to zazwyczaj powierzchnia wkoło śruby nie ma aż tak dużego znaczenia. Czy te termiczne działanie jakoś uszkodzi obudowę? Raczej nie, no nie wydaje mi się. Jeśli spawamy właśnie w ten sposób, temperatura działa raczej na samą śrubę, to tutaj ta powierzchnia, to zatarcie śruby, czy też ta rdza, ona trochę działa jako izolator, wiecie? I w sumie nie wiem, czy tak strasznie ta temperatura już tu idzie na obudowę. Także ja bym powiedział, że wyspawywanie śrub nie uszkadza obudowy. Jedynie co możecie zrobić, to okopcić trochę, ewentualnie jeśli spawacie, no to jakieś odpryski lecą. No to trzeba zabezpieczać teren, żeby wiadomo, te odpryski gdzieś do silnika nie wleciały albo do jakichś czystych elementów, czy gdzieś nie poprzyklejały się, broń Boże, gdzieś do jakichś wałków rozrządu, czy do jakichś precyzyjnych rzeczy. Także to już Wasza kwestia, żebyście zadbali o estetykę tej pracy, którą wykonujecie. Wyciąganie urwanych gwintowników. Słuchajcie, jak wyciągać urwane gwintowniki? Najlepiej nie wyciągać ich wcale, czyli ich nie urywać. Gwintujcie z głową, powoli. Powoli przede wszystkim, dużo smarowania, dużo czyszczenia, sprężarka, odkurzacz, wjeżdżacie trochę gwintownikiem, wyjeżdżacie, czyścicie, wjeżdżacie, wyciągacie, czyścicie. Kilka obrotów do przodu, kilka do tyłu. Nie na raz, nie na chama, nie z pośpiechem, nie urywajcie gwintowników, to jest podstawowa zasada. Jak już urwiecie gwintownik, szczerze, nie pamiętam kiedy ja ostatnio urwałem gwintownik. Jak urwałem, to chyba wystawał kawałek, to szczypcami jakimiś złapałem za to, co wystawało i po prostu go wykręciłem, bo jeśli robicie stopniowo i jednak Wam pęknie, no to macie niedużo tego oporu do pokonania, żeby wrócić. A jeśli walicie za jednym razem ten otwór i wciskacie się głęboko na siłę, no to macie duży opór, żeby dużo tego materiału, żeby wyciągnąć, dużo siły musicie użyć wstecz, także przede wszystkim gwintować z głową delikatnie. Są takie przyrządy, widziałem gdzieś tam można kupić takie jakby pazurki, które wchodzą jakby w ten kształt gwintownika. Są czteropazurkowe i trzypazurkowe. Nie testowałem, nie wiem. Są też metody na kruszenie takich gwintowników, czyli po prostu jak on jest pęknięty, kruszyć go jakimś młotkiem, przecinakiem. No nie próbowałem, nie chcę mydlić oczu, nie testowałem tych metod. Po prostu nie urywajcie tych gwintowników. Opanujcie się, róbcie to powoli. Teraz tak, obracająca się nakrętka w profilu zamknięta. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Tutaj macie podłużnicę, tutaj macie jakąś belkę zawieszenia czy coś takiego. No i macie śrubę, która przechodzi przez belkę zawieszenia. I tu w środku, w tym profilu zamkniętym jest przygrzana nakrętka.
Ta nakrętka zazwyczaj nie jest żadnym heksem, nie jest niczym, bo ona jest przygrzana po prostu do tej blachy, z której jest zrobiona podłużnica, jest wkręcona w to śruba. Bywa tak, że odkręcając tę śrubę, to zacznie Wam się obracać i macie jeden wielki kibel, bo to zazwyczaj są grube śruby, czyli jakaś M12. Ta nakrętka Wam się kręci, więc możecie sobie kręcić w nieskończoność, nic się nie dzieje. Nie ma tu żadnego dostępu, to jest profil zamknięty, ani od góry, bo tu macie podłogę w samochodzie, ani z boku. Nie możecie z tym po prostu nic zrobić. Słuchajcie, moja metoda jest taka. Wycinacie po prostu kątową otwór z boku, żeby mieć jakiś wziernik po prostu do tej nakrętki. Robicie sobie otwór na tyle, żeby wlecieć tam migomatem i przyspawujecie po prostu w kilku miejscach sobie tę nakrętkę do podłużnicy. I też to działa dwojako, bo z jednej strony spoina Wam przytrzymuje tę nakrętkę w miejscu, a z drugiej strony działa temperatura. I to jest taka fajna metoda na to, żeby się tego pozbyć. Można by ją obciąć, zjechać tą belką, powiedzmy, zdjąć obciąć ten łeb śruby, zdjąć belkę, wtedy powiedzmy tutaj też zrobić w taki sposób, że wywiercić sobie otwór i wtedy tutaj spawnąć migomatem i wtedy wykręcać jakby resztę tej śruby. Upierdliwe, raczej więcej roboty. My robiliśmy to po prostu, wycinamy otwór, spawamy, wykręcamy. Potem ten otwór, no ładnie wiadomo, trzeba zaspawać, trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować jakimś podkładem i tak dalej. No to taka jest moja metoda, nie wiem, może Wy macie lepsze. Jest to strasznie upierdliwe w Fiatach Ulises. Te belki jak się odkręcało, Boże, albo w jakichś Renówkach też był ten problem. Masakra, przychodzisz tylko i się kręci. W czym ja to miałem? W Lanosie miałem to przecież w podłodze. Też tam ciąłem od góry chyba podłogę, ciąłem, żeby tam dojść. Zgniła nakrętka przegubu BMW tył. Nie wiem, czy kojarzycie. Nakrętka na półosi w piaście BMC z tyłu potrafi tak zgnić, że ona przestaje istnieć. Słuchajcie, metoda na to. Przykładacie śrubę o podobnej średnicy, przyspawujecie się do tej nakrętki i wtedy to wykręcacie. To jest rozwiązanie tego problemu. Zazwyczaj spawarka. Wiem, że niektórzy wiercą, na przykład nawiercają bok tej nakrętki, żeby ją jakby obluzować. Ja wolę spawać. Spawanie szybsze, temperatura Wam pomaga. Wolę spawać niż wiercić. Nie lubię wiercenia. Wiercenie jest... Aj, nie cierpię tego. Górna śruba wahacza, wielowahacza WAG. No to wielu z Was to jest taki częsty temat z tymi śrubami. Często mamy ten problem na warsztacie. Ja lubię taką metodę. Jak już wiem, że ona stoi, tam są dwa wcięcia jakby. Obcinam sobie, wlatuję kątówką od strony, w to pierwsze wcięcie od strony łba, kiedy wiem, że ona na pewno stoi. Wtedy nam zostaje taki kawałek śruby bez gwintu z łbem. Łatwo to idzie zruszyć, wypada. Zostaje nam reszta śruby już bez łba, ale z gwintem. Wtedy co robimy? Najpierw trzeba rozruszać gwint sam, nakrętkę. Wkręcamy. I co się dzieje? Jak wkręcam ten łeb śruby, ta śruba działa jak ściągacz sam w sobie. Ona zaczyna, Wy wkręcając to, powodujecie, że robicie sobie ściągacz z tego. I ona zaczyna wychodzić. A jak już zacznie wychodzić, się zruszy, wtedy ją młotkiem potraktować. To są oczywiście też inne metody, jakieś młotkiem udarowym, obstukać, nagrzać palnikiem. Do wyboru, do koloru, no wiadomo, że w większości przypadków jednak te wahacze górne do wymiany będą, no bo to tam trochę wojna taka będzie się odbywała. No i smar, zabezpieczać smarem te śruby. Złodziejki w kołach, omówione. Stojąca śruba w tulei metalowo-gumowej, czyli akordy na przykład siódme i różne inne wynalazki, jakieś tylne zawieszenia w Fordach i nie Fordach, innych takich. Kątówka. Słuchajcie, cięcie, wywalanie i nowa śruba. Nie ma tutaj chyba dobrego rozwiązania. Ja już próbowałem różnych metod nacinać jakąś tę tulejkę z boku, żeby ona puściła. Kurde, to jest tak się zaspawuje, że masakra. Dojść jakimś fleksem albo brzeszczotem, po prostu to wyciąć i do widzenia. Nie ma chyba na to lepszej metody. Wypalanie jakimś palnikiem, no to dajcie spokój, tam jest guma, to się zacznie palić na samochodzie. Zrobicie sobie jeden wielki Saigon. Także wycinanie, po prostu wycinanie i wymiana elementów, które tam tworzą problem.
Można próbować jeszcze czasami młotkiem udarowym tłuc, ale szkoda tych elementów zawieszenia niszczyć, wiecie, bo to się powygina zaraz ta belka, powyginają się uszy, którymi się mocuje, tuleje. Ja bym tego tak nie robił. Cięcie, wstawianie nowych elementów i sprawa rozwiązania. Odkręcanie śruby wklejonej na klej do kwintów. Kleje do kwintów są tak zrobione, żeby palnik rozwiązywał ten problem, czyli trzeba mocno podgrzać. Grzać palnikiem taką śrubę, wtedy klej do gwintów puszcza, szczególnie ten czerwony, mocny od palnika powinien puścić. Identyfikacja śrub z lewym gwintem. Śruby z lewym gwintem różnie są oznaczane, najczęściej na tym łbie coś jest, są jakieś nacięcia, są jakieś znaczki, są jakieś napisy, także zwracajcie na to uwagę, bo mogą być śruby w niektórych rozwiązaniach z lewym gwintem. W Fordach Escortach kiedyś było śmiesznie, bo piasty tylne, jedna miała lewy, druga prawy gwint. Urwany odpowietrznik, ostatni temat, urwany odpowietrznik zacisku. Słuchajcie, przy odpowietrznikach w zaciskach, no to moja ulubiona metoda to przede wszystkim najpierw młotek. Najpierw go przypierdzielić porządnie młotkiem parę razy, tak żeby aż się zdeformował. Odpowietrzniki najlepiej, żebyście zawsze mieli asortyment nowych i wymieniać je w cholerę. Następnie spawarka. Spawarka, jeśli szczypce wam, no powiedzmy, że mamy urwany, no to spawarka i wywalacie. Wiercenie w tych przypadkach. Ciężko jest zachować geometrię, wiecie, nawet jak dojedziecie sobie do tego gwintu, nawet jeśli będziecie wiercić mega precyzyjnie i dokładnie, jest ryzyko, że zmienicie geometrię tego otworu i niestety w przypadku odpowietrznika, gdzie przypominam, ciśnienia w układzie hamulcowym okolice 160 barów. W instalacji pneumatycznej macie maksymalnie 10. Także macie prawie dużo razy tyle. Macie prawie 20 razy tyle. W przypadku jakiegoś hamowania awaryjnego, nowoczesny samochód, kurde, do 200 barów. Słuchajcie, tam nie ma żartów. Musi być geometria otworu zachowana, więc jak najbardziej staramy się zachować ten oryginalny gwint i jego geometrię. Jeśli to naruszymy, może być duży problem. Także na pewno po takich ingerencjach też dobrze sprawdzić, czy nie ma potem wycieku, a sprawdzić w taki sposób, że jak już macie nowy odpowietrznik na samochód i parę razy fest dobrze depnąć hamulec, żeby zobaczyć, czy się nie poci. Jeśli się poci, no zacisk do wywalenia, nie? Wywalić ten zacisk i się nie czaić, bo to nie ma tak, że to się zamuli czy coś. To jak już odrobinę nawet puszcza płynu, to będzie puszczało cały czas. Kochani, dziękuję za oglądanie. Wpiszcie swoje uwagi w komentarzach. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Dawajcie łapki w górę, udostępniajcie, wbijajcie na sklep profesora i narka.